Czcigodny księże Tadeuszu, proszę już teraz stanąć na środku przed ołtarzem, przed Matką Bożą z kropidłem w ręku. Księże Jarosławie, proszę być przed księdzem Tadeuszem i za chwilę parować mu drogę i dopowiadać wzrokiem i gestem to, co jeszcze księdza serce mówi. Wszystkich was chcę takich błogosławić, bo jesteście jak dodatkowa, nieformalna, ale reprezentacja polskiego narodu, jadąca poprzez kraj i poprzez narody i kraje świata, przez stadiony, skocznie, drogi, tam, gdzie was serce prowadzi. Miejcie zawsze miłość do Boga, miłość do Polski. O Polsce mówcie dobrze i słowem, i przykładem. Niech się dar serc zjednoczonych w Bogu pod opieką Maryi niesie w świat. I pamiętajcie też, że oprócz tych wielkich rocznic, w tym roku jest także 75. rocznica formalnego zakończenia II wojny światowej, ale też i rozpoczęcia kolejnego etapu duchowych zmagań o Polskę, wolną, niepodległą, wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii. A dzisiejszy czas wymaga kontynuacji i tej wierności. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.